W tej poradzie pokażemy sobie, jak zmienić literę partycji w systemie Windows 10. Jak widzimy, partycja systemowa to C, natomiast partycja z danymi to E. Chcemy jednak ustawić, aby partycja dane była oznaczona literką D. Przejdźmy do panelu sterowania w tej tradycyjnej formie. Następnie udajmy się do pozycji Narzędzia administracyjne. Tutaj znajdziemy Zarządzanie komputerem. Wybierzmy. Przejdźmy do zarządzania dyskami. Ta pozycja wyświetla wszystkie dyski i partycje w naszym komputerze. Wybierzmy partycję dane, kliknijmy prawym przyciskiem myszy i wybierzmy zmień literę dysku i ścieżki. Następnie wybieramy zmień i teraz z tej listy rozwijanej możemy wybrać dowolną literkę, na przykład Z. To wszystko na teraz. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.